Szymon Hołownia przyjedzie do Piły. Póki co będzie to jedyne miasto w Wielkopolsce, które odwiedzi lider Polski 2050 w ramach swojego objazdu po kraju. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w czwartek 23 marca w Pilskim Młodzieżowym Domu Kultury. Rozpoczęcie o godzinie 18. To spotkanie ma na celu porozmawianie z lokalną społecznością, z mieszkańcami, aby mieszkańcy mogli wymienić swoje poglądy z Szymonem Hołownią, wysłuchać, co Szymon Hołownia i Polska 2050 ma do zaproponowania, jak również wysłuchać, co mieszkańcy Piły, co mieszkańcy Polski mają do zaproponowania. To będzie otwarte spotkanie. Przyjść na nie może każdy chętny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Wcześniej Szymon Hołownia spotka się z pilskimi przedsiębiorcami. Choć oficjalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, to liderzy partii politycznych już jeżdżą po kraju i spotykają się z wyborcami. Ostatni raz lider Polski 2050 był w Pile prawie 2 lata temu. Wtedy to na Placu Konstytucji 3 maja przedstawiał liderów ugrupowania w regionie oraz proponował program swojej partii w zakresie wsparcia dla psychiatrii dziecięcej. Krytykował również pomysły rządzących polegające na odbieraniu kompetencji samorządom. W tym wydaniu to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam już jutro o godzinie 18. Artur Maras, do zobaczenia.